Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy dzisiaj w Rzymie. Mamy tutaj specjalnego gościa prosto z Bolonii. Jest z nami Edyta Gawryś. Witamy Cię, Edyto, bardzo serdecznie. Witam wszystkich. Edyta jest redaktor naczelną Radia Klik, ale nie tylko. Jest również nauczycielem w Szkole Polskiej w Bolonii oraz autorką tego tutaj nowego przewodnika dla dzieci i młodzieży, Piotrek w Watykanie, który wyszedł niedawno, prawda? Tak. Swoją premierę 28 kwietnia w Polsce, ale o tym jeszcze porozmawiamy. O tym jeszcze porozmawiamy, o przewodniku będziemy rozmawiać. Najpierw takie pytanie o radio. Radio Klik, od kiedy działa, Edyto? Jak często są audycje nadawane? Gdzie można posłuchać? Radio Klik powstało w zeszłym roku. Jest to radio internetowe, które charakteryzuje się tym, że właściwie jest w dwóch językach nadawane. Strona jest w języku włoskim i w języku polskim. Natomiast muzyka jest na stronie do włączenia i wszelkie audycje również w tak zwanych podcastach albo w rubrykach, które nazywają się audio bądź też dziecinnie, w zależności od tego, dla kogo zadedykowane są te audycje. I wejście do tych rubryk jest również na stronie internetowej. Czyli wszystko możemy znaleźć praktycznie na stronie internetowej. Jest to typowe radio internetowe. Super, świetnie. Słuchaj, czy sama zajmujesz się przygotowaniem audycji, czy masz zespół, który pracuje razem z Tobą, kto decyduje o zbieraniu materiału, kto decyduje, kto podejmuje decyzję, że akurat robimy taką audycję, a nie inną? Kto za to odpowiada wszystko? Zespół redaktorski właściwie, który składa się z 4 osób i musimy doliczyć do tego 2 osoby, są to technicy radiowi, którzy odpowiadają za obróbkę materiału, za funkcjonalność strony, czyli właściwie też webmasterzy, jak to się mówi. A w związku z tym, że to jest radio internetowe, więc bardzo szybciutko te zebrania redakcyjne są organizowane i dochodzimy wspólnie do wniosku, co powinno być publikowane, a czego nie, jest podział wtedy obowiązków i materiałów. Ale Ty jesteś redaktorem naczelnym. No tak, no, no ale liczę się z zdaniem... Demokracja, tak. Pełna demokracja, okej, okay, świetnie. Słuchaj, oprócz tego tak, radio to jest jedno Twoje zajęcie, drugim zajęciem jest Szkoła Polska w Bolonii. W Bolonii, tak. Jesteś nauczycielem, tak? I uczę języka polskiego. Od jak dawna uczysz w szkole? No dość długo, bo nie potrafiłam sobie wcześniej przypomnieć jak długo, będzie już chyba 4-5 lat. A od tutaj kiedy, w Bolonii. Od kiedy istnieje szkoła w Bolonii, Szkoła Polska? No już też sporo. No ja myślę, że około 7. Około 7 lat 7 już. Lat, tak. Ile dzieci jest zapisanych? No mamy na liście 76 uczniów. O, no to ładnie. No, no to nie jest ładnie. To taka mała szkoła. To nie jest mała szkoła, dokładnie. I cały czas się rozrasta, wiem, że teraz będą... bardzo bogata klasa pierwsza przyjdzie. O proszę. No zapraszamy, zapisy oczywiście otwarte. Oczywiście. Zakończenie roku? Jutro. Czyli prosto z Rzymu na zakończenie roku do Bolonii. Więc tak, słuchajcie, przejdźmy w takim razie do tego ostatniego wydarzenia, ponieważ właśnie wśród Polonii ostatnio pojawił się przewodnik po Rzymie. Przewodnik specyficzny. Przepraszam, albo nie po Rzymie, nie po Watykanie. Dokładnie. Jest to przewodnik po najmniejszym państwie świata, czyli po Watykanie, zatytułowany Piotrek w Watykanie. Jest to książka Twojego autorstwa. Czy opowiedz nam trochę o tej książce, bo wiem, że jest wyjątkowa. Więc tak, jest to pierwszy przewodnik po Watykanie zadedykowany dzieciom i młodzieży. Napisany przez Polkę, więc ma mnóstwo akcentów polskich, proszę Państwa. Poza tym mieliśmy niedawno piękną prezentację. Odbyła się ona w ambasadzie polskiej przy Stolicy Apostolskiej. W ambasadzie gościły szkoły tutaj rzymskie,
szkolny punkt konsultacyjny w Rzymie, Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie. Mieliśmy gości specjalnych, wyjątkowych tak. Mistrzów ortografii z Białorusi, ze Szkoły Polskiej z Grodna. I w tej prezentacji właśnie wzięli tak fajnie, licznie udział Polonia, również włoska, ta rzymska. Ja mogę jeszcze, skorzystam z okazji, powiem, że książkę polecają Dominika Wronikowska, historyk sztuki i przewodnik po Rzymie. Nasza wspaniała korespondentka Telewizji Polskiej w Rzymie, Magdalena Polińska-Liedi. Komentarz do książki napisał ambasador Piotr Nowina-Konopka, czyli właściwie jest taka mocna obstawa. Dokładnie, dokładnie. Ja powiem, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, że patronem medialnym książki jest Mały Gość Niedzielny, Radio Gdańsk i Radio Klik. I ponadto z każdej sprzedanej książki, z każdego egzemplarza przeznaczam 2 złote na fundusz dzieci osieroconych, które znajdują się pod opieką Puckiego Hospicjum. No właśnie, widzieliśmy w sieci, że bardzo prężnie... I to jest taka informacja dość istotna, ponieważ zważywszy, że przewodnik jest zadedykowany dzieciom, więc kupowany dla dzieci. Tak. Pomaga innym. I pomaga innym dzieciom. Dokładnie. Czy możemy zajrzeć do środka? Oczywiście, zajrzyjmy do środka. Tak wygląda. Ja powiem tylko, że ilustrację do książki stworzyła Maja Lulek. Mhm. I przechodzimy do przewodnika. Przewodnik, wspomniałaś, że jest wyjątkowy. Jego wyjątkowość polega na tym, że moim zdaniem, że jest mnóstwo zadań oprócz tekstu głównego, który mówi o historii, o tradycji chrześcijańskiej, o historii sztuki, to również młodym czytelnikom daje się do wykonania różne zadania, które w jakiś sposób pogłębiają ich wiedzę, utrwalają, włączają się do zabawy. Jednocześnie zachęcają, żeby odwiedzić miejsce, tak, miejsce, o którym mowa. Mhm. Mają za zadanie policzyć, pokolorować, połączyć, znaleźć drogę w labiryncie, otworzyć łaciński napis. Tych zabaw jest, właściwie na każdej stronie jest coś, jest ich dość dużo. Jak widzicie, jest bogato ilustrowany. Piękny. Wyjątkowa książka, wyjątkowy przewodnik, bo nie tylko, że można się czegoś dowiedzieć interesującego, poznać historię, to jeszcze można się zabawić przy okazji. Tak. Dokładnie. A powiedz mi, co skłoniło Cię do napisania tego przewodnika? Czy brakuje czegoś takiego na rynku? No przede wszystkim zorientowałam się, ponieważ często przyjeżdżałam do Watykanu, to zorientowałam się, że nie ma pozycji przeznaczonej właśnie dla dzieci. I to mnie skłoniło właśnie do podjęcia takiej decyzji, żeby taką książkę napisać. Czy on jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla dzieci, czy na przykład dorośli również mogą z niego korzystać? Ja myślę, że mimo że przewodnik jest przeznaczony dzieciom i młodzieży, to dorosły czytelnik się nie znudzi, wręcz przeciwnie, miałam głosy i ludzi poważnych, powiedzmy księży i dziennikarzy, że byli bardzo zadowoleni i mówili, że nigdy się tylu rzeczy nie dowiedzieli podczas wycieczki w Watykanie niż z przewodnika. Także proszę się nie zrażać, że mimo że przewodnik jest napisany dla dzieci, nie jest on infantylny, nie jest jakiś taki o niskim poziomie, absolutnie nie. Dokładnie, czyli zachęcamy również dorosłych. Zachęcamy również dorosłych do lektury. Gdzie w takim razie możemy w Rzymie dostać Piotrka w Watykanie? I już mówię, ponieważ mamy kilka miejsc. Zapraszam Was gorąco do odwiedzenia Polskiej Księgarni Pani Katarzyny.
dostaniecie u pani Katarzyny książkę Piotr w Watykanie w polskim sklepie u Michała, w polskim sklepie Karolek, w domu polskim imienia Jana Pawła II i w domu pielgrzyma Sursum Corda, jeśli się nie mylę. Poza tym w każdym punkcie polskim można książkę się zapytać. Można również książkę nabyć pisząc na adres mailowy redakcja@radioklik.net bądź też dzwoniąc pod numer telefonu, podam go, 340-89-57-175 i wtedy można złożyć zamówienia. Także zachęcamy, słuchajcie, zachęcamy do nabycia książki, ponieważ nie tylko, że dowiemy się ciekawych rzeczy, ale również pomożemy też hospicjum. Dzieciom osieroconym. Dokładnie, dokładnie. Zapraszamy też do odwiedzenia Facebooka Piotrek w Watykanie i tam na bieżąco możecie się dowiadywać wszystkiego tego, co dotyczy książki. Dokładnie, to może teraz troszeczkę porozmawiamy o tym, jaka jest Edyta Gawryś prywatnie. Taka Edytko, jak widać. Od kiedy jesteś we Włoszech? Od 9 lat. No, czyli stosunkowo niedługi okres. No i już takie piękne, proszę bardzo, taki dorobek. Piękne projekty. Powiedz mi, czy masz swoje jakieś ulubione dania włoskie? No, musiałabym się zastanowić. Pewnie owoce morza jednak. Jednak, zdecydowanie, prawda? Chociaż Bologna to nie jest typowy region nadmorski, ale jest niedaleko morza, więc nie ma co wybrzydzać. Oczywiście. A z dań polskich? Jakieś polskich tradycyjnie, kopytka, placki ziemniaczane. O, proszę. Placki ziemniaczane na słono. Uważam, że ci, co jedzą z cukrem, to jacyś... Wyjątkowi. Ja też pamiętam, placki ziemniaczane jadło się na słodko. Słuchaj, powiedz mi, jakie masz plany na wakacje? W Rzymie jesteś roboczo. W Rzymie, w tym momencie. Tak, wykorzystuję urlop, jestem w sprawie książki. Urlop jutro się kończy, w następnym tygodniu Portugalia. Kolejny tydzień do zaplanowania jeszcze. O, czyli... Na gorąco. Na gorąco. Się stresować urlopem. Słuchaj, to w takim razie życzymy Ci udanych wakacji. Dziękuję bardzo. Życzymy, aby książka rozeszła się jak ciepłe bułeczki i na pewno tak będzie. I na pewno tak będzie. Z Waszą pomocą na pewno. I do następnego, w takim razie do następnego zobaczenia. Chyba w Rzymie. Nie powiemy kiedy i gdzie, ale już niebawem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji. Pozdrawiam serdecznie widzów i czytelników portalu Moja Bankarella. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie z Rzymu. Alicja Kołtunowicz, Moja Bankarella. Jacek Pydyn, Wideopyja. Dziękujemy bardzo, Edyto. Dobranoc. Dziękuję.